jesienne warsztaty, występy zespołów ludowych czy też pieczenie ziemniaków w ognisku. To wszystko już 6 października podczas targów chłopskich w olsztyneckim Skansenie. Tym razem tematem przewodnim będą smaki ziemniaka. W jednej z chałup będzie można obejrzeć ekspozycję wiejskiego jadła. Na warsztatach eksperci pokażą, jak wykonać jesienne kompozycje i zaprojektować jesienną biżuterię. Nie zabraknie prezentacji przygotowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na temat ochrony roślin. Swoje umiejętności zaprezentuje również kowal. Ponadto odbędą się także pokazy strzyżenia owiec, werkowania koni czy też pokazy garncarskie. Podczas targów chłopskich w Olsztynku odbędzie się także kiermasz rzemiosła i regionalnych kulinariów, w którym udział zgłosiło ponad 70 wystawców. Na straganach nie zabraknie pieczywa, wędlin, ryb, serów, przetworów, miodów oraz słodyczy, a także znanych potraw z ziemniaków. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej muzeumolsztynek.com.pl.